Dlaczego warto czytać poezję? No, poezję warto czytać, bo ogólnie jest warto czytać. Tak naprawdę, kiedy czytamy, czy słuchamy, jak ktoś nam czyta, tak jak rodzice nam czytali, jak byliśmy dziećmi, jakieś bajki, to tak naprawdę uczymy się mówić, czytając. Poza tym poezja poszerza nasz zasób słownictwa. Poza tym ciekawe jest to, że poezja jest też tak naprawdę tylko tuszem na kartce, bo inaczej, gdy oglądamy film, to tak naprawdę kino daje nam obraz i dźwięk, wszystko słyszymy, tak naprawdę widzimy, jesteśmy tym faszerowani, siedzimy bezczynni i tego słuchamy. A kiedy mamy przed sobą książkę i ten tylko tusz na kartce, same literki, to tak naprawdę czytając to musimy sobie to wszystko wyobrazić. Nasza wyobraźnia pracuje, sami tworzymy tych ludzi, sami tworzymy miejsca, które widzimy, to całe otoczenie, sami tworzymy wszystkie dźwięki, wszystkie obrazy. To rozwija naszą wyobraźnię, to nas tak jakby kształtuje, dlatego jest też, są te kampanie, które mówią, żeby czytać 20 minut dziennie, codziennie, dla dzieci, czy jakoś tak, które możemy spotkać w telewizji, ponieważ jest to konieczne, tym bardziej, że poezja jest takim szczególnym rodzajem, gdzie często pewnych rzeczy autorzy nie przekazują tak wprost, tylko trochę owijają w bawełnę i zmuszają tak naprawdę nas, czytających, do refleksji. Musimy się zastanowić, co często prowadzi do jakichś dalszych jakichś przemyśleń. Możemy tak naprawdę odnieść to do swojego życia, czy do czegokolwiek, w pewien sposób odnaleźć siebie. Możemy nad tym pomyśleć. Chyba tyle. Dziękuję.